Na program zaprasza Gumie Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Magazynu Zakółka. Szanowni Państwo, dzisiaj pozwolą Państwo, że będę w, siedział w samochodzie, gdyż jest minus 7 na, na, na zewnątrz, plus jeszcze wiatr, także warunki niesprzyjające. Znajduję się w miejscu znanym niektórym z Państwa, czyli ulica Płaskiego, nieopodal Hotelu, czyli miejsce kontroli drogowych naszych służb. Nie na próżno stanęliśmy w tym miejscu, gdyż od soboty wszedł pakiet deregulacyjny dla kierowców i nastąpiły poważne zmiany. A o tych zmianach właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Szanowni Państwo, nie bez powodu jesteśmy w tym właśnie miejscu, gdyż w, tym, w tej okolicy często można, było, można spotkać patrol dokonujący swoich czynności kontrolnych na drodze. Część z Państwa miała przyjemność z panami w mundurach tutaj sobie porozmawiać do soboty przy takiej kontroli musieliśmy okazać prawo jazdy panom od soboty tą możliwość mamy taką że możemy tego dokumentów po prostu fizycznie nie mieć. Tak, te ułatwienia wchodzą już jakiś czas. Cofnijmy się dwa lata wstecz, kiedy to pierwsze takie, takie ułatwienie dla nas kierujących weszło, czyli jesień 2018 roku. Kierujący pojazdami nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Gdzie zniesiono obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia ubezpieczenia OC. Od soboty możemy nie, nie wozić ze sobą tak naprawdę już żadnych dokumentów. Jak odbywa się kontrola w tym momencie? Zasięgnąłem, że tak powiem, języka u panów policjantów. Tak naprawdę kontrola przebiega tak samo. Tyle, że podajemy swoje imię nazwisko, datę urodzenia. Tak naprawdę te dane wystarczą panu. To, co się dowiedziałem, jeżeli oczywiście, tak jak wspomniałem, żadnego dokumentu możemy nie, nie mieć. Oczywiście dowód osobisty. Warto mieć, warto mieć z tego tytułu, że taka kontrola po prostu troszkę krócej będzie trwała. Przy oświadczeniu ustnym panowie muszą wklepać te wszystkie dane do systemu, podczas gdy mają w ręku dowód osobisty, po prostu skanują kod kreskowy i trwa to zdecydowanie szybciej i bezbłędnie. Dlatego to, to że mamy możliwość niewożenia samych dokumentów, nie oznacza, że nie możemy mieć tych dokumentów. Ale to nie jedna ze zmian, która weszła od soboty, do tej pory, gdy nam się skończyły w dowodzie rejestracyjnym miejsca na Pieczątki, na pieczątki potwierdzające wykonanie badania technicznego. Do tej pory powinniśmy wymienić taki dowód rejestracyjny na nowy. Od soboty tej możliwości, tą możliwość mamy taką, że możemy nie wymieniać. Nie jest to obowiązek po prostu. Dla, dla osób chętnych, oczywiście, taka możliwość jest, ale oczywiście też wiąże się tak jak do tej pory z kosztami. Na tą chwilę wszystkie dane gromadzone są w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Badania techniczne ważność takich badań już w niektórych materiałach wspominaliśmy gdzie można sprawdzić, chociażby na historia pojazdu GOF.pl, czy też w aplikacji, którą w ostatnich tygodniach pokazywaliśmy Państwu ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego taka aplika aplikacja nazywa się na wypadek tam praktycznie możemy Zweryfikować każdy pojazd po numerze rejestracyjnym, czy też po numerze nadwozia. Tam są gromadzone właśnie informacje o przebiegu ubezpieczenia danego pojazdu. Kolejną zmianą, jaka weszła, to jest to możliwość zarejestrowania pojazdu poza miejscem swojego zameldowania. Przykład: Nowy, wyruszamy z suwałk do Wrocławia, bo tam mamy fajne auto sprowadzone z Niemiec. E, oczywiście niezarejestrowane na, w Polsce mamy tak zwane tablice komisowe, kolekcjonerskie, różnie to nazywane. E, nie do końca one są legalne. Także prawidłowo i e, spokojnie, aby wrócić z takiego Wrocławia do suwałk nowym pojazdem, e, powinien on być zarejestrowany. Także mamy taką możliwość, że mieszkaniec, suwałk rejestruje auto tymczasowo w urzędzie. We Wrocławiu ilegalnie wraca na kołach do domu. Do tej, pory, do tej pory była rejonizacja. W tej chwili, że tak powiem, wciąż jest, ale tak jak mówiłem, tymczasowo można zarejestrować w miejscu, na przykład, bardzo, bardzo oddalonym od siebie oraz możliwość rejestracji. Według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Proszę Państwa, oczywiście możliwość nieposiadania przy sobie absolutnie żadnych dokumentów stwarza też pewne, pewne niedogodności i utrudnienia. Dlatego warto mieć chociaż w wersji cyfrowej te dokumenty przy sobie na swoim smartfonie. Najbardziej przydatną aplikacją jest oczywiście rządowa aplikacja M Obywatel, gdzie mamy. Tak naprawdę wszystkie niezbędne dokumenty w formie cyfrowej i takimi dokumentami również możemy się wylegitymować. Sytuacje z życia wzięte, no drobne obcierki, jakaś stłuczka, gdzie nie chcemy wzywać policji do takiego zdarzenia mało istotnego. No warto poszkodowanemu wylegitymować się, czy też napisać oświadczenie. Gdzie potrzebne są na przykład numery dokumentów, a tych dokumentów fizycznie w ręku nie mamy. Nasze prawo jazdy teraz już, e, również nasze pojazdy, które mamy, e, również możemy sprawdzić nasze punkty karne. E, dlatego warto ją zainstalować, popatrzeć, co tam jest, jakie istotne informacje, aby przy takich drobnych, życiowych sprawach, właśnie e, nie wzywać e, e, patrolu. E, koniecznie na miejsce zdarzenia. Już chyba na koniec, tylko przypomnę, Szanowni Państwo, że te wszystkie, ten cały pakiet regulacyjny tyczy się polskiego obywatela. osoby, która ma polskie prawo jazdy, porusza się z pojazdem zarejestrowanym w Polsce. Każda osoba z zagranicy musi mieć te prawo jazdy przy sobie. Poruszamy się autem zarejestrowanym za granicą, również dokumenty auta muszą być razem z nami. E, także o tym należy pamiętać, e, szczególnie że e, mieszkamy blisko granicy. Może część z Państwa e, ma takie pojazdy, czy też się nimi e, porusza. E, szanowni Państwo, no, od soboty, kieszenie możemy mieć puste. E, na pewno jest to ułatwienie dla, dla większości z nas. E, nie musimy o tym pamiętać. E, tak naprawdę, wychodząc z domu, wystarczy mieć przy sobie telefon, tak naprawdę, dokumenty w telefonie, bankowość w telefonie. Do, I kluczyki w ręku, i ruszamy. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.